Cześć, witajcie! wystylizowana na kurczaczka Wielkanocnego. Przychodzę do Was z unboxingiem jaja Wielkanocnego od Look Fantastic, czyli Beauty Egg. Jeszcze zapakowane, nie rozpakowałam, chociaż mam nieodparte wrażenie, że będzie wyglądało bardzo podobnie do tych z poprzednich lat. Nad czym ubolewam, bo naprawdę wolałabym, żeby one były różnokolorowe. Nie pogardziłabym żółtym czy zielonym, no cokolwiek. Ten design marmurkowy jest super, natomiast jakiś inny kolor na pewno każdego by uciekać. Cieszył, chociaż liczy się wnętrzej, zaraz ocenimy, czy jest warte 274 zł, bo właśnie tyle kosztuje z kodem zniżkowym. Jeżeli filmik będzie pomocny, a przynajmniej miło spędzicie czas, to zostawcie kciuka do góry. Subskrypcję i już zaczynamy. I tak prezentuje się jajo. Sereo jest niemal identyczne jak to poprzednie, zaraz porównamy. Iii. I na pierwszy ogień idzie hydrożelowa maska z marki MZ Skin. To jest marka, z której mam y, najlepszą w moim odczuciu maskę LEDową, po której naprawdę widzę efekty, zarówno po każdym użyciu, jak i po prostu już po tym dłuższym czasie stosowania, a używam jej. Parę miesięcy na pewno. Jeżeli chodzi o maski LEDowe, to po prostu tam trzeba być regularnym, żeby te efekty były. W kwestii zarówno szybszej regeneracji naskórka, rozjaśnienia, jak i też. Czego nie widzimy pobudzenia produkcji kolagenu. Tutaj mamy najlepszą i najskuteczniejszą formę maski, bo hydrożelową. Ona wręcz się stapia ze skórą, można ją utrzymać bardzo długo na skórze. Ja takie maski trzymam co najmniej godzinę, i też można na to nałożyć maskę lodową. Więc obstawiam, że to jest takie. Kompatybilne i te efekty zawsze są mega. Skóra jest tak odżywiona, tak nawilżona, tak gładka i rozjaśniona, jakbyście byli po jakimś zabiegu u kosmetyczki. Więc tutaj obstawiam, że będzie tak samo, zwłaszcza, że to jest maska wygładzająca i nawilżająca. Mam wrażenie, że tutaj są niemal wszystkie aminokwasy. Z tego się cieszę, mimo że to jest jednorazowa maseczka, ale takie maseczki naprawdę robią robotę w momencie, kiedy macie na przykład zaburzoną barierę hydrolipidową, czy po prostu podrażnioną, odwodnioną skórę. Ja w tym momencie stosuję przynajmniej raz w tygodniu taką maskę hydrożelową na dłużej i zauważyłam, że to daje mi świetne efekty, więc z tego się cieszę. Następnie mamy Grande Cosmetics, kojarzę chyba tą markę, nie jestem pewna, czy ja z tej marki nie mam czegoś do brwi. Tak, mam grande Brow Fill. A to jest wersja do ust i jest to taki błyszczyk powiększający usta. Wow, ale już to wygląda. To jest chyba z kolorem. Tak, zobaczcie, że nawet opakowanie, tutaj już widzę, że to opakowanie jest bardzo... Do siebie zbliżone. Tutaj też mam taki składnik ze znakiem towarowym Volulip, który był testowany przez 30 dni przy aplikacji dwa razy dziennie, i te badania wykazały, że 90% probantów założyło wypełnienie tych ust, a 97 nawilżenie. Ogólnie lubię takie rzeczy. Przeważnie używam błyszczyków powiększających usta, dlatego że moje nie są jakieś duże, więc przynajmniej tymczasowo chcę je powiększyć na czas czy nagrywanie filmików, czy jeżeli gdzieś wychodzę, zawsze mogę po prostu ponownie zaaplikować, więc takie rozwiązania są spoko, a do marki mam mniej więcej zaufanie, dlatego że też nieprzypadkowo wybrałam ich produkt do brwi. Następnie mamy taką miniaturkę z marki Dr. Gerard, markę też bardzo lubię, mam z tej marki swojego ulubieńca w postaci właśnie maski hydrożalowej, o czym Wam już parokrotnie wspominałam, a to jest Tiger Grass Reaper Cream, 10 ml. Dobra, czyli to jest po prostu krem do twarzy z tej serii z Trawą tygrysią. On powinien być adekwatny do CER problematycznych, też wrażliwych jak dobrze kojarzę do skóry takiej reaktywnej, zaczerwienionej. Spora ilość olejów, ekstraktów roślinnych jak na koreańską markę przystało też mamy, widzę, peptydy pochodzenia roślinnego, probiotyki. Obecnie te małe pojemności mnie nie rajcują, dlatego że nie mam okazji ich zużywać. Nawet na wyjazdy w tym momencie biorę już takie bardziej sprawdzone kosmetyki, nawet w większych pojemnościach, o ile nie jest to lot samolotem, e, dlatego, że po prostu wiem, że są sprawdzone i tyle. Nie chcę żadnych niespodzianek, e, więc prawdopodobnie to pójdzie w świat, ale jeżeli ktoś chciał przetestować akurat tą serię tej marki, no to jest okazja. Ze znanych mi już kosmetyków Iconic London e, i jest to matowa, płynna. A, to jest eyeshadow, czyli cień. Ja myślałam, że to jest do ust znowu. Wow! A tutaj mamy niemal kolor pomadki do ust. No, taki, taki naprawdę mocny. Ale może, jak się rozetrze, to będzie wyglądać w miarę. Ale bardzo taki jedwabisty i leciutki, więc też nie ma problemu z tym, żeby go rozetrzeć. No i w sumie osiągnąć efekt bardzo delikatny. Dobra, czyli po prostu trzeba y, umieć się nim posługiwać, e, trzeba go ograć e, i. No, myślę, że nawet jest szansa na to, żeby z nim jakoś pracować. Moja ręka teraz wygląda jak poparzona. Natomiast e, efekt jest bardzo delikatny. Obstawiam, że można też go budować. Nadal wolałabym, żeby to był bardziej stonowany kolor, taki może bardziej nudziakowy, chociaż takich mam na pęczki, e, ale nie ma tragedii. Ciekawe, czy e, wy dostaliście inne kolory. Dajcie znać. Mój kolor to jest Rich Soul. I następnie zapowiedziana w ostatnim boksie subskrypcyjnym Klasyka gatunku a więc Balsam Sol de Janeiro Boom, Boom Cream. E, to jest mój ulubiony zapach ever. Już abstrahując od balsamu, który dobrze się sprawdza, dobrze nawilża następnego dnia, e, nie czuję żadnego ściągnięcia. Mam poczucie, że nałożyłam jakiś balsam na nos, bo niektóre mają to do siebie, że budzę się rano i naprawdę mam wrażenie, jakbym nic nie nałożyła. Natomiast tutaj jest okej. Okay. Chociaż ja go bardziej postrzegam jako taki balsam perfumowany i lubię go używać w momencie, kiedy na przykład gdzieś wychodzę, bo to już jest zawczasu taki mój perfum. Chociaż mam też perfumy w tym zapachu, a raczej to jest woda perfumowana, e, już zaraz będę wykańczała mniejszą pojemność 80 ml, czy tam 90. No, i ostatnio też wam pokazywałam na Instagramie, że kupiłam taką wielką pojemność 240 ml. Uwielbiam ten zapach. To jest zapach słonego karmelu, tutaj chyba jest wanilia. Zdaje się, że to jest naprawdę bardzo słodki zapach. Jest, ale to nie jest taki słodki do pożygu. Jest naprawdę mega, uwielbiam ten zapach. No i po prostu pryskam się jak wariatka. Dalej mamy tusz do z marki Sweet i ja ten tusz do rzęs miałam. Tak zerknęłam, że już wyrzuciłam do denka, więc pewnie w denku jeszcze raz go omówię. To był tusz, który też miałam z chyba kalendarza adwentowego i zaczęłam używać. Ona ma bardzo ciekawą szczoteczkę, bo to nie jest taka szczoteczka 360 stopni, tylko ma po prostu taki grzybyczek. Grzebyczek mały, silikonowy, e, który zawsze jest mocno oblepiony tuszem, więc najpierw trzeba zdjąć nadmiar tego tuszu, tam obskrobać orogi e, i dopiero wtedy się nakłada, ale z racji tego, że to jest grzybyczek, to w sumie tak ładnie równomiernie nakłada e, i też ładnie pokrywa, rozdziela, wydłuża, raczej nie zwiększa objętości, ale też nie odbija się na górnej powiece, co u mnie było z morą, już teraz nie jest. E, nie wiem, moja powieka chyba zaczęła się mniej przetłuszczać. Starość. Ogólnie cieszę się na obecność tego tuszu, bo tak jak mówię, już miałam okazję go testować i był ok. E, Czybym go samodzielnie kupiła? Pewnie nie, bo dosyć szybko wysechł. No i też to takie skrobanie e, go za każdym razem nie było zbyt e, przyjemne, było trochę czasochłonne, ale jeżeli już go mam w rękach, to pewnie zacznę używać. Dalej mamy markę Nude Sticks. E, ja wiem, że marka jest lubiana, ale powiem Wam szczerze, ja chyba nie spotkałam produktu. Z którym bym się polubiła, i mam wrażenie, że po prostu te produkty są wrzucane wszędzie, gdzie się da. Nie wiem, czy wyprzedają te produkty, czy co, czy się nie sprzedają. Mm -hmm. No, i to jest taki typowy złoty kolor. I wielu osobom może się przydać, zwłaszcza że to jest forma kredki, to gdzieś tam wewnętrznym kąciku na pewno będzie łatwiej użyć kredki aniżeli bawić się ścieniem, więc. Pewnie wiele osób z tego skorzysta. No i też jak próbowałam go zmyć z dłoni, a przynajmniej rozleczyć palcem, to się nie da, więc jest trwały. Ja pewnie finalnie komuś ją podaruję, dlatego że bardzo rzadko sięgam po taki akcent kolorystyczny w swoim makijażu, więc szkoda, że po prostu leżała nieużywana. I przedostatni produkt to jest marka Elemis. Produkt kojarzę, bo on się przewijał w różnych boxach subskrypcyjnych, czy może w kalendarzu. Też był tylko takie mniejsze pojemności 20 ml. Tutaj mamy pełnowymiarowy produkt 60 ml. Ja zawsze rozdawałam te produkty dlatego, że chyba nie do końca widziałam co z nimi zrobić. Wydawało mi się, że to jest po prostu lekki krem nawilżający o właściwościach rozświetlających. Natomiast w tym momencie hmm, wydaje mi się, że to po prostu jest baza pod makijaż rozświetlająca o właściwościach nawilżających. Jeżeli tak na nią patrzeć, to, to może być świetny zamiennik dla bazy Rodial, która obstawiam, że jest droższa. Nie wiem czemu, ale obstawiam, że jest droższa. A może są w porównywalnej cenie, bo jednak Elemis to nie jest tania marka. E, tutaj mamy serię Superfood, czyli właśnie tą taką naturalniejszą. Marki Elemis mamy, widzę, że sporo olejów roślinnych, e, też są e, ekstrakty, w tym fermentowane, a więc zachowujące się jak probiotyki. Też mamy witaminę e. e, co tam jeszcze, kombucze. Ekstrak zielonej herbaty, więc skład jest naprawdę dobry. Nie dziwi mnie, że producent zaznaczył, że to jest do każdego typu cery, bo faktycznie nawet cera problematyczna mogłaby tutaj zrobić z niej użytek. Pytanie, czy lubiłaby efekt rozświetlający? Dlatego, że tutaj mam w składzie Mika i to mam po prostu dawać efekt nawilżonej, ale i rozświetlonej skóry. I mi osobiście efekt się bardzo podoba. Jest taki naprawdę nienachalny po prostu efekt nawilżonej, ale nie świecącej skóry, tylko taki z takim zdrowym blaskiem. I ostatni produkt z kategorii, której ani jestem fanką, ani nie jestem Znawcą, mianowicie produkt do włosów. Jest to marka Color Wow i mam wrażenie, że ona co roku się pojawia w jajku wielkanocnym. E, tym razem jest to ba coś bardzo ciekawego, bo to jest produkt, taki spray, który ma przyspieszać suszenie włosów takie naturalne suszenie włosów i co najważniejsze co też od razu sprawdziłam nie ma w składzie alkoholu. E, Ogólnie skład nie jest jakiś taki szołowy, chociaż ja się, tak jak mówię, nie znam na składach kosmetyków do włosów tak dobrze, jak na kosmetykach pielęgnacyjnych do skóry. Natomiast widzę gdzieś tam po drodze olej rycynowy, pantenol, produkt poza przyspieszaniem suszenia, ma też nabłyszczać te włosy i gdzieś tam powiedzmy chronić, więc też obstawiam, że jakąś tam warstewkę będzie zostawiał, ale też pewnie nie obciążającą. No, i używamy go po odsączeniu włosów. Spryskujemy obficie, przeczesujemy włosy i tyle, i zostawiamy. I te włosy mają szybciej wyschnąć. Ciekawe. No, i właśnie jestem ciekawa, czy, czy to będzie w pełni zdrowe dla naszych włosów. Na pewno to będzie pomocne dla osób, które mają bardzo gęste, grube włosy i to suszenie takie naturalne jest bardzo długie. Nawet z suszarką często jest dosyć długie, ale obstawiam, że to właśnie jest dla osób, które chcą w naturalny sposób te włosy wysuszyć. Suszyć, a nie używać suszarki, czy na przykład na wyjazdach, gdzie nie macie suszarki. Przetestuję pewnie z ciekawości, ale ostatecznie raczej powędruję w świat. I wracam do Was z podsumowaniem. Na szybko obliczyłam wartość tego jajka, wszystkich produktów i wynosi ona 996 zł, co nie jest złym wynikiem, chociaż obstawiałam może ponad 1000. Um, muszę sprawdzić w poprzednich latach, jak to wyglądało. Mam wrażenie, że w poprzednich latach mieliśmy większe konkrety. Takie większe, pełnowymiarowe produkty o konkretnym zastosowaniu, jak chociażby, kojarzył był na pewno olejek z Elemis, takie serum olejowe, na pewno z Rodial był krem pod oczy, taki żelowy z tej serii z krwią smoczą. Takie po prostu były większe konkrety. Natomiast tutaj widzę takie spore rozdrobnienie. Chociaż w większości to są produkty pełnowymiarowe. Jedynym niepełnowymiarowym produktem jest ten krem z Dr. Jart. Reszta to są produkty pełnowymiarowe, chociaż patrząc na nie jakoś nie ma się poczucia, że to są te takie konkrety, ale większość, bo 6 produktów z 9 sobie zostawię. Przetestowany już wcześniej tuż do rzęs, tak jak mówiłam, sprawdzał mi się, więc go sobie zostawię. Balsam do ciała Sol de Janeiro to już jest sentyment, więc nie mogłoby być inaczej. Chyba, że po prostu komuś będę chciała podarować, żeby wypróbował. E Zostawię sobie Elemis, dlatego, że widzę potencjał, nawet jako zamiennika bazy Rodial. Zostawię sobie mm, też ten cień w płynie z Iconic London. Były cztery warianty kolorystyczne, więc dajcie znać, który Wy dostaliście. Powtórzę, że ja mam Rich Soul. Na pewno sobie zostawię też ten, ten błyszczyk, czy pomadkę powiększającą usta i nawilżającą. To mnie naprawdę bardzo cieszy. Bardzo też mnie cieszy ta maska hydrożylowa z MZ Skin, dlatego, że markę bardzo lubię Szanuję i wierzę w działanie. No i to tyle. Sześć produktów, czyli znacząca większość. A pozostała trójka, czyli ten spray przyspieszający suszenie włosów, mini pojemność kremu z Dr. Jart i jeszcze ta kredka rozświetlająca z Nudestix. To nie są moje klimaty, pewnie od razu... Komuś podaruję, natomiast jestem w szoku, że aż 6 produktów z 9 mi odpowiada. Czy są to produkty, które były mi do szczęścia potrzebne i bez nich nie mogłam żyć? Nie. Czy uważam, że nawet bez tych trzech jest to opłacalne? Tak, ale musicie po prostu sobie obliczyć, co Was szczególnie interesuje w tym jajku, co na pewno będziecie używać, bo jestem pewna, że macie mnóstwo zapasów kosmetycznych. I to jest takie troszeczkę chcieństwo. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat tej zawartości, także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, czy skusiła Was ta zawartość, czy nie. Jeżeli miło spędziliście ze mną czas, to zostawcie kciuka do góry. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!